Siema, cześć i hej, z tej strony Kamil i... I Jojo, witam oraz, was. Korgi, konkretnie Cardigan. No i druga rasa również Pembroke. Mają wspólne pochodzenie. Zostały sprowadzone najprawdopodobniej przez Wikingów na Wyspy Brytyjskie. No konkretnie do Walii. Welsh Corgi wywodzi swą nazwę prawdopodobnie od walijskiego słowa Corgi, co oznacza karłowatego psa. No, są małe. Psy tej rasy były faworytami angielskich monarchów. Tak, no słuchajcie, Corgi, jak możecie tu zobaczyć, to jest pies bardzo towarzyski. Można by powiedzieć, że idealny do dzieci, bo uwielbia się bawić, ale są to też psy, które mają dość duży temperament. Same kardigany od Pembroke'ów różnią się tym, że są dość nieufne. Na początku taki pies może trzymać dystans, ale jeśli już kogoś poznają, to raczej nie będzie problemów na większe zabawy. Przede wszystkim strasznie wylewnie okazują to, że mają do kogoś sympatię. No od samego momentu jak przyszedłem, to nie było tej nieufności, tylko od razu przyleciał, ale jest mały też. Tak. 4 miesiące, tak? 4 miesiące, ale tu już widać, że kolejną cechę tej rasy, czyli upartość. To są psy uparte. Nie tak uparte jak Pembroke'i, ale mimo wszystko lubią postawić na swoim, chociaż lubią pracę, więc dobrze dogadują się z właścicielem, który potrafi wydać fajne dla Corgiego komendy. Przede wszystkim są to psy bardzo czujne i odważne, co stanowi ich doskonałymi stróżami. Co do wyglądu. No, Cardigan jest mocno zbudowanym, krępym psem o wydłużonej sylwetce. Ma prosty grzbiet, głęboką, dobrze obżerowaną klatkę piersiową z wyraźnym przedpiersiem oraz silne mięśnie lędźwiowe. Ogon, no w zasadzie taka lisia kitka, jest długi, sięgający ziemi. Czasem może być również podniesiony, ale przede wszystkim nie powinien być zakręcony. Kończyny przednie są u nich lekko wykrzywione, łapy skręcone w nadgarstkach i odstawione na zewnątrz. Tak, ale to w ogóle nie jest taka zasada. To jest bardziej, powiedziałbym teraz, fanaberia, bo wielu hodowców mimo wszystko nie dąży do tego, żeby te łapy były wykrzywione, bo korgi mogą mieć normalne, proste łapki i nie jest to żadne uchybienie. No tak, ale co prawda, a propos tylnych nóg, są bardzo ładnie umięśnione. Generalnie, nogi bardzo krótkie. Jak tak przedtem powiedziałeś, sformułowanie mi się spodobało, taki lowrider. Tak, tak, tak. Coś tam jest. O, kolejna cecha. Kolejna cecha, która u Corgi niestety występuje nadmiernie, czyli szczekanie, które jest bardzo solidne na 4-miesięcznego psa. Ten pies ma 4 miesiące, a szczeka głośniej niż mój dorosły beagle. Mi najbardziej tak czy siak przypominałem lisy. Duże uszy, krótkie nóżki i to umaszczenie w ogóle. Tak, to jest ta głowa w ogóle, ona jest, widzisz, ta głowa lisia. Jest duża. Lubi. Te uszy są bardzo... Łapy u nich ogólnie są okrągłe, raczej duże, o mocnych opuszkach. Zdarza się również, że pies ma wilcze pazury, które wtedy powinny być usunięte. Głowa, tak jak wspomniałem, przypomina lisią i jest osadzona na mocnej, niezbyt długiej, raczej krótkiej szyi. Czaszka bardzo szeroka, a między uszami płaska, zwężająca się w kierunku oczu. Kufa jest spiczasta, oczy szeroko otwarte, ciemne, osłonięte mocno pigmentowaną powieką. Tylko u psów o umaszczeniu niebieskim, marmurkowatym mogą być oczy niebieskie, właśnie tak jak u naszego malucha. Tak, Ruby akurat występuje w tym najrzadszym chyba umaszczeniu, bo kardigany w przeciwieństwie do Pembroke'ów mają troszkę więcej kolorków. Mogą być biało-rude, klasyczne, mogą być biało-czarne, ale mogą być też biało-pręgowane i takie jak Ruby, marmurkowe, czy też po angielsku Blue Merle. Tu mamy jeszcze kawałki brązowe na jej umaszczeniu, bo też tutaj możemy mieć różne wariacje. Ciekawostka jest taka, że same oczy niebieskie nie są zasadą. Jej mama miała oczy, miała heterochromię, jedno oko niebieskie, drugie brązowe. Jeśli chodzi o całe rodzeństwo Ruby, bo była ich piątka, trójce zrobiły się brązowe oczy. Trójce zrobiły się brązowe... Nie da. Trójce zrobiły się brązowe oczy, a tylko ona i siostra mają oczy niebieskie. O proszę, a ile jest tak głośnych z nich? Ile jest tak głośnych? Podejrzewam, że wszystkie. Jestem załamany głośnością po prostu. To jeśli ktoś myśli o psie jako korgim, musi pamiętać o dwóch rzeczach, a przede wszystkim poziom decybeli, który wydobywa z siebie to małe ciało. Jest tak głośno jak minimek. Chłopie, tu jest tyle komarów, potem mnie zjedzą zaraz. Na uwagę zasługują właśnie również ich uszy. Duże, zaokrąglone, osadzone z tyłu głowy. W taki sposób, że mogą być położone płasko na szyi. No i szczęki również. Bardzo, bardzo mocne. Wysokość ogólnie tych psów około 30 cm. Także małe, takie jak jamniki. Masa ciała no, proporcjonalna do wzrostu. Przy czym nominalna budowa ciała jest ważniejsza od wielkości psa. Ale jakby ktoś mimo wszystko chciał znać liczby, no to... Samica Corgi około 12 kg dorosła waży, więc nie jest ciężko. A mam dla Ciebie bardzo fajną legendę. No kiedyś w Walii żyły maleńkie wróżki. Ci, którym udało się je zobaczyć, mówili, że jeździły one na małych wierzchowcach, krótkonogich, takich ze sterczącymi uszkami i lisimi pyszczkami.
I były one bardzo przyjacielskie, bo żyły w przyjaźni z ludźmi. Z czasem mieszkańcy Wniosek zaczęli codziennymi obowiązkami zapominać o zaczarowanym świecie, dlatego wróżki odeszły, ale zostawiły im swoje czworonogi. Znalazły je dzieci i zabrały do osad, udomawiając je. No i myśląc, że są to małe liski. Jednak dorośli zauważyli, że na grzbietach pozostało u nich umaszczenie na sierści, które przypominało uprzęże. No i rozpoznali w nich wierzchowce wróżek. Ciekawe, tego nie znałem, ale wiem, że były wierzchowcami minionków w filmie z minionkami. Taka ciekawostka ode mnie. W ogóle w charakterystyce sam korgi jest psem pasterskim i oryginalnie, że tak to nazwę, był używany do zaganiania bydła, ale także owiec i drobiu. Jego praca polegała na obieganiu stada i to jest coś, co u korgi zostało w zasadzie genetyczne. My też mamy w domu ten problem, że gdy chcemy wyjść z pokoju, to ona zaraz nas próbuje zagonić do niego z powrotem. Tak samo jeśli chodzi o jego szybkość. On był w stanie mimo wszystko przegonić krowy, które też do najwolniejszych zwierząt nie należą. Mimo że to jest pies, który ma bardzo krótkie łapy, potrafi być naprawdę szybki. I pomimo tego właśnie, że jest na tyle mała, na tyle mały ten pies, no to potrafił skutecznie uniknąć kopnięć od bydła dzięki swojemu wzrostowi. Tak, był to na pewno egzemplarz trudny do trafienia. Oczywiście jeśli chodzi o tą pracę korgich, do dzisiaj są wykorzystywane jako psy pasterskie, chociaż najczęściej są to psy rodzinne. Sprawdzają się też bardzo dobrze w sporcie. Mimo, no, może budowa ciała nie zapowiada nam, że będzie to pies wysportowany, to jednak korgi bardzo dobrze sprawdzają się na przykład w zawodach agility, tam gdzie głównie skojarzylibyśmy border collie. Psy o budowie ciała wręcz idealnej. Tymczasem taki długi korgi, który jest niziutki, świetnie sprawdza się na przykład w slalomie i wygląda to prześmiesznie. Aha. Musisz sobie zobaczyć, jak na agility korgi między tymi słupeczkami sobie biegają. Uwielbiają właśnie taką pracę, uwielbiają sport. No i te predyspozycje ciała pozwalają im naprawdę szybko pokonać przeszkody, a przez to, że są niskie, mają bardzo nisko swój środek ciężkości. Lowridery. Więc też dużo stabilniej trzymają się na niektórych przeszkodach. Okej, okay, no i to jest fajne, że swojemu właścicielowi mogą towarzyszyć podczas długich wędrówek, ale również są używane podczas szkolenia psów ratowniczych. Jest to pies przede wszystkim bardzo aktywny, o żywym temperamencie, wytrzymały i szybko reagujący. Bywa zaczepny i szczekliwy, co zresztą widzicie. Doskonale daje sobie radę z przepędzaniem z podwórza gryzoni, drapieżników, takich jak szczury, lisy, króliki. Kardygany i pembroki różnią się nie tylko cechami zewnętrznymi, ale przede wszystkim charakterem. Rzadziej spotykany kardigan ma bardziej zrównoważone usposobienie i lepiej współpracuje z człowiekiem. Z uwagi na kontakt z przewodnikiem bardzo dobrze sprawdza się podczas pasienia i w psich sportach. Usposobienie pembroka jest bardzo kocie, jest bardziej niezależne od zapatrzonego w swego pana kardigana. W prowadzeniu Welsh Corgi wymagają bardzo stanowczego podejścia, ponieważ przejawiają duże skłonności do dominacji. One lubią po prostu pokazać, że coś im się należy, że coś musi być po ich myśli. Suki mają trudniejszy charakter, trudniej jest je ułożyć i podporządkować. Na szczęście teraz Ruby ma zabawę w łapaniu komarów, więc trochę nam pomaga. Ale tak jak ty wspominałeś w ogóle, pembroki mają taki swój świat. Kardigany lubią pracować, lubią być psem, który wykonuje jakieś zadania. Ponoć lubią być trzymane w grupach, nawet do 5 osobników. Tak. I świetnie sprawdzają się w domu. Dobrze jest im w domach. I to się bardzo, bardzo często się powtarza, że jak już się ma jednego korgi, to potem ma się drugiego, a potem siódmego, nie wiadomo kiedy. U nas też pewnie tak będzie. Oczywiście, to chyba nie jest zasada tylko dla korgich, ale przede wszystkim czują się świetnie w domach z ogrodem. Mimo że korgi lubią ogród, to absolutnie nie nadają się jako pies taki stróżujący, który siedzi w budzie, który jest uwiązany na łańcuchu. Lubią stróżować, ale nie jest to pies, który może być zamykany. On potrzebuje kontaktu z ludźmi i uwielbia ten kontakt z ludźmi. Tylko należy uważać raczej na bardzo małe dzieci, ponieważ podczas zabawy może być nie za bardzo ostrożny i może zrobić krzywdę. Do większych dzieci jak najbardziej się nadaje. A propos żywienia. No nie są to psy, które mają jakieś potężne wymagania. Jako pies pasterski doskonale przyswaja karmę. Każdy kardigan jest łakomczuchem, co widzicie, jak co chwilkę Jojo też im daje te kawałki jedzonka. Nie powinno się ich przekarmiać, ponieważ mają skłonności do tycia. Jedzenie o dużej zawartości protein jedynie szczeniętom. W okresie wzrostu potrzebna jest dieta wysokobiałkowa. Dorosłe najlepiej jest karmić po prostu karmami przeznaczonymi dla dużych ras. Korgi należy żywić racjonalnie i rodzaj karmy i ilość należy dobrać indywidualnie do waszego psiaka. Różne osobniki
mają różną aktywność. Trzeba w doborze jedzenia uwzględnić jego wiek, stopień aktywności, a także porę roku. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ilość protein, ponieważ zbyt wysoka zawartość białka może wywołać problemy skórne. Dawniej Welsh Corgi jako psy wiejskie były żywione bardzo ubogo. W diecie kardigana powinno się znaleźć mięso zająca, ryby, wołowina. Należy unikać ryżu, soi i buraków. Za to w diecie Pembroke należy uwzględniać najlepiej ryby, jagnięcinę, drób. Nie zaleca się zaś koniny, wołowiny, soi, owoców cytrusowych i awokado. Przede wszystkim wynika to z zasobów obszarów, skąd pochodzą te rasy psów. W okresach intensywnego linienia warto dodawać do pokarmu po wcześniejszej konsultacji oczywiście z lekarzem weterynarii środki poprawiające kondycję sierści i skóry. Natomiast w starszym wieku chroniące stawy z glukozaminą i z chondroityną. Gdy korgi zaczyna się starzeć, jego potrzeby żywieniowe ulegają zmianie, ponieważ zmienia się metabolizm. Najlepiej stosować wówczas specjalną dietę. Karmy przeznaczone dla starszych psów są lekkostrawne i mniej kaloryczne. Mogą zawierać również więcej błonnika i witamin. Jeśli chodzi o szkolenie i wychowanie, to warto zauważyć, że pies rasy korgi bardzo chętnie się uczy i uczy się szybko. Ja to już wiem na własnym doświadczeniu. Jego duża inteligencja może się jednak okazać pewną przeszkodą. No, że łapie komary. Tak, ogółem jeśli chodzi o też nasze błędy, korgi bardzo szybko je zapamięta przez to, że jest on mega inteligentny, więc przykładem jest pierwszy miesiąc życia z takim psiakiem, gdzie gdy pozwolimy sobie na to, że piesek od nas coś wymusi, niestety on bardzo dobrze zapamięta, że może wymuszać. Korgi też jako szczenięta wymagają wczesnej socjalizacji i przyzwyczajenia do hałasów, innych ludzi, zwierząt i ta typowa dla tej rasy nieufność może bez tej socjalizacji przerodzić się w pewną strachliwość. Warto, zaleca się, żeby takie korgi wysłać na przykład do swojego przedszkola. Albo behawioralisty. Taki psiak jak Welsh Corgi Cardigan nadaje się dla każdego, ale wymaga bardzo konsekwentnego wychowania. To, że on ma dużo energii, nie znaczy, że wy też musicie być energiczni. Taki psiak dostosuje się również do spokojnej rodziny, ale zawsze trzeba mu zapewnić miejsce na rozładowanie energii. Czy to poprzez zabawę, czy przez kontakt z innymi zwierzakami, albo na przykład super dla korgi sprawdzają się inteligentne zabawki. Ja tutaj powiem troszkę o takich wadach. Przede wszystkim obficie linieje i jest bardzo szczekliwy, natomiast wiele zalet. Oddany rodzinie, doskonały przyjaciel dzieci. Dobry stróż, wytrzymały i odporny na dobre wędrówki i dużo sportu. Nadaje się do małego mieszkania. Są to bardzo inteligentne psy. Oraz może uprawiać psie sporty, chociaż przy zaprzęgach tego nie widzę. Sam kardigan jest dość odporny, znosi w zasadzie każde warunki atmosferyczne. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jego kręgosłup. Pies tej rasy powinien być szczupły, wysportowany, co pozwoli uniknąć wystąpienia pewnych problemów, jak na przykład dyskopatii. Rosnący szczeniak nie może też schodzić po schodach. Do około 5 miesiąca zaleca się nosić psa zarówno ze schodów i w górę. Po 5 można wprowadzać wchodzenie po schodach, ale ze schodzeniem nadal musimy uważać, ponieważ pies, który zeskakuje, może uszkodzić sobie stawy lub kręgosłup. Jeśli chodzi o te wszystkie problemy, to też oczywiście kierując się dobrą hodowlą, możemy uniknąć występowania genetycznego wielu tych cech, a przede wszystkim możemy usunąć predyspozycję naszego psa do tego, aby takie cechy, takie choroby mogły w przyszłości wystąpić. Jojo, ja właśnie jeszcze jedną zaletę odkryłem u tego psa. Jaką? Wspaniale pozbywa się komarów. No właśnie, biega i kąsa. Kąsa jagonę. Czy taka mała pirania. A powiem ci jeszcze ciekawostkę, że Ruby, w ogóle ja zauważyłem w doborze, ona ma też trochę cechy aligatora. Bo mamy taki dywan, z którego stają sznurki i jak ona złapie ten sznurek, to żeby go wyrwać, to ona się kładzie i obraca. Roluje się, normalnie jak aligatory, które już chcą nie puści wyrwać mięso. Ogółem, a propos tego, co wspominałeś o linieniu, to bardzo się zgadza i już zdążyłem to doświadczyć. Korgi to jest taki pies, z którego wyczesać możesz sobie drugiego psa. I też nie bez powodu mam dzisiaj niebieską koszulkę, na co dzień chodzę w czarnych, ale niestety na czarnej widać, że przytulam się w domu z korgi. No, na czarnych na pewno. Sierść mocno widoczna, zwłaszcza, że jeszcze biała. A właśnie a propos pielęgnacji, ze względu na właśnie dość